Dziś poznacie... ujawnię wam... coś. Przyszedł mi do głowy taki śmieszny pomysł, żeby zrobić dziś danie bez wychodzenia do sklepu. Miałem co prawda pomysł na ugotowanie czegoś innego, ale to by się wiązało z wyjściem do sklepu, a mi się nie chce wyjść do sklepu. Strasznie mi się dzisiaj... To mi nasunęło myśl, że przecież teraz bardzo dużo mówi się o zero waste i o tym, że trzeba wykorzystywać wszystko do końca. Więc dziś robimy twardy reset lodówki. Czemu sushi leży na pokoju? Zapraszam do wspólnej zabawy, jeśli się nudzicie, idźcie do swoich lodówek, wypierdźcie z niej wszystko i zróbcie coś. Zanim jednak przejdziemy do gotowania... Czy ktoś z was wie, jak długo trwa teraz? Ja wiem, bo... Jak długo trwa teraz? To nowy tytuł bestsellerowej serii New Sciences. Jeśli uważasz, że takie pytania jak na przykład dlaczego nie kichamy podczas snu? Albo dlaczego Pluton przestał być planetą? Czy skąd się biorą bąbelki? W sensie nie takie bąbelki, tylko wiecie. Jeśli was bądź kogoś, kogo znacie, tego typu pytania interesują, to jak długo trwa teraz jest pozycją właśnie dla was? Albo dla tej osoby, której chce się sprawić prezent. Jej zaletą jest to, że to nie jest tak, że jakaś jedna osoba sobie wzięła i uznała, że no ja tutaj jestem taki mądry, ja odpowiem na wszystkie takie dziwne pytania. Tylko inaczej, zebrano takie dziwne pytania, na które odpowiedź jest nieoczywista i na każde pytanie odpowiada inny fachowiec. Fachowiec z danej dziedziny. Czyli jak jest coś o zębach, to fachowiec o zębów. Jak jest coś o futrze, to jakiś typ wiecie o co chodzi. Jak długo trwa teraz, czyli 191 odpowiedzi na 191 najdziwniejszych pytań. Link w opisie. Jeśli ktoś chce sobie kupić, to polecam. Dobra, pozwólcie więc, że podzielę się z wami swoimi zasobami. Ketchup pikant, kiszonych ogórkosy do steka, parmezan, powidła, sałata, masło, taki serek, pasta sezamowa, symbezy najgorsze. Jajko, tatoniki, dżem agrestowy. Kupiłem kiedyś dżem agrestowy. Do dziś nie wiem po co. Więcej batonów. Boczek, ser. Tu mamy jeszcze ser. Szynka. Serek. To kupiłem tylko dlatego, że jest z pszczyny. No ser. Pudding, kakao. Jajka. Szynka. Gotowe danie. Mus jabłkowy. Czerwona kapusta. Buńczy. Piwo. Jeszcze dwa piwa. Mietanka. 30. Ser. Oliwki. Sos. O, coś, co się daje do lodówki, żeby zapach chłonęło. Ale tego nie będziemy jeść. Odurodziłem też mięso, żeby mieć... Bo nie miałem bardzo mięsa w lodówce poza tym. A wiecie, w zamrażarce zawsze się ma jakieś mięso, które się kiedyś z jakiegoś powodu zamroziło, nie wiadomo po co. Jest tutaj trochę schabu, jakieś mięso, to też jest jakieś mięso i pierś z kurczaka. Kiełbasy też mam, taką. Mam trochę sera. Majonez kielecki. Był kiedyś taki odcinek Miodowych Lat. Karol Krawczyk miał jakąś taką, miał strach przed brakiem magii. Miał jakąś obsesję na temacie magii, nie pamiętam dokładnie co tam chodziło. Ale ja mam tak trochę z majonezem kieleckim, że jak już mam go tyle, to już kupuję następny, żeby mi nie brakło. Mleko i woda. Kurki, puszka koperek. Coś jeszcze co zostało. I na sam koniec cytryna. Człowieku, pojebało cię. Jak można mieć tyle rzeczy w lodówce? Dziś powstanie z tego coś absolutnie nadzwyczajnego. Na pewno trzeba będzie z tego zrobić kilka dań, a nie jedno. Słuchajcie, muszę wam coś naprostować. Ten idiota, który przed chwilą do was mówił, w tym momencie jeszcze był przekonany, że jest w stanie w kilka godzin zrobić dania tak, aby użyć wszystkich tych składników. To jest oczywiście bzdura. Nie da się tego zrobić, więc dotrze do niego w pewnym momencie, ale chyba tego nie powie na głos. Nie wiem w sumie, bo ten film jest jak... Powiem wam, że... A zresztą. Widzę, że jest dużo zieleni, więc najłatwiej będzie zrobić pesto. Dobra, pesto robiłem raz w życiu, ale z tego co kojarzę, to ma być ono zielone. Czyli no, bierzemy i robimy sobie sieku.
jednak takie pytanko odnoszące się do czy i jak myć sałatę. Mam suszarkę do sałat, ale sałatę myć. Dzięki serdeczne. Wiem, że do pesto daje się tłuszcz, olej. Z tego co, nie wiem, jestem laikiem kulinarnym, ale oliwę się robi z oliwek. Czyli jeśli damy oliwki i je zmiksujemy, trochę tak jakbyśmy dali oliwę. Czy to tak działa? Powiedzcie, że to tak działa. Jeśli tak to nie działa, to będzie mi bardzo przykro. Sałata, z tego co mi wiadomo, głównie składa się z wody. To powinno się zrobić takie bardziej wodniste to nasze pesto. Pesto jak talala. Trochę cytrynową. Trochę soli jeszcze dam. Mamy pesto. Mam tą szynkę szwarcwaldzką. Ją by można było trochę upiec. Też taki boczek w plastrach. Jak widzicie, nasz autor ewidentnie już w tym momencie jest mocno pogubiony. Zrobił pesto. Nie wie po co zrobił pesto. A teraz ułożył szynkę i boczek na blasze. Też bez większego powodu. Ten odcinek to będzie katastrofa. Przyszło mi do głowy, żeby położyć na to plastry pora. Nie pytajcie mnie co robię, bo nie wiem. Co to kurwa ma być? Dobra, i teraz dam to do piekarnika i zobaczę co się stanie. Ten ser, po pierwsze, ja go z całego nie kupiłem w prezencie. Mając tyle sera, trzeba zasięgnąć jakiejś inspiracji. Dosyć wreszcie z opowieścią o jedzenie, jak się to skończy. To jest bez sensu. My mamy przede wszystkim, przynosimy byle jakie jedzenie, stawiamy do stołu, facet ma jeść. Okej, to mnie przekonało. Znałem, że mając tyle mięsa, to najlepiej będzie zrobić po prostu ultra klopsa, czyli takiego klopsa ze wszystkiego. Mam w końcu pretekst, aby użyć tego gówna. To jest na co? Chorą satysfakcję z tego. Mógłbym mieć taką pracę. Jakby mi ktoś powiedział, że jest praca polegająca na mieleniu mięsa, to bym się nie wahał. Żeby zrobić ultra klopsa, mamy tu to mięso. Ja wiem mniej więcej jak się robi klopsy. Klopsy się robi tak, że masz mięso, do niego dodajesz kilka jajek, cztery, bo tego mięsa jest dużo. Normalnie się tego nie robi, ale ja mam do wykorzystania ten sos barbecue. Myślę, że może być dobry pomysł. Jeśli dodaje się bułkę tartą. A, no i podsmażoną cebulę. Nie mam podsmażonej cebuli, ale mam cebulę. Jak nie macie usmażonej cebuli, a macie surową cebulę, to można zrobić usmażoną cebulę z surowej cebuli. Jak widzicie, przede mną cebulę i właśnie w dzisiejszym odcinku troszeczkę o nich opowiem. Jakie cebule, do czego cebule i jak je pokroić. Cebulę, zaczynamy od cebuli żółtej. Następna cebula cukrowa. Następna cebula biała. Następna cebula to jest cebula czerwona. Następna cebula to jest cebula olbrzymia. Następna cebula to jest szalot. Kolejne cebulki to są cebulki perłowe. I to by było tyle na temat cebule. Trzeba ją smażyć na maśle. W trakcie jak mi się ta cebula smaży, doszedłem do wniosku, że no kurde, chcąc nie chcąc, trzeba ugotować tą kapustę, bo przecież ona surowa się nie nadaje do niczego. Zapytacie mi, po co mi czerwona kapusta? Tajemnica polega na tym, że na Śląsku tutaj każdy ma czerwoną kapustę w lodówce, tak na wszelki wypadek. A propos czerwonej kapusty,
to przypomniała mi się taka historia. Po prostu jakiś taki gość, który był tym kurierem. I on pewnego dnia uznał, że już nie chce być kurierem i chciałby się zająć pracą w finansach. No i otworzył sobie firmę, jednoosobową działalność gospodarczą. No i jak otworzył tę firmę, to się okazało, że dotacje unijne można wziąć, jak się otwiera firma. 20 koła. No ja sobie myśli, kurde, no to biorę te dotacje. No i wziął sobie te dotacje i mówi, zajebiście, mam 20 koła. I poszedł w Melan, z kartą firmową sobie płacił. No i przejebał to 20 koła. Miesiąc. Po czym jeden kolega się go spytał, skąd masz te pieniądze. A on mówi, ty, no dostałem 20 koła, bo otworzyłem firmę. A on mówi, i co, i ty za to kupujesz ten spirytus tutaj? A on mówi, tak. No bo co? No dali mi dofinansowanie po prostu za samo otwarcie firmy. Nie mówili, na co mam wydać. A ten jego kolega mówi, stary, jak nie mówili? Mówili. Musisz to wydać na działalność związaną z firmą twoją, bo jak nie, to musisz to oddać. No i ten koleś się strasznie się przestraszył, a że znał dobrze angielski, to wyjechał za granicę. Do Ameryki Południowej, bo nie miał jak oddać tych 20 koła. A dlaczego z czerwoną kapustą mi się to kojarzy? Bo ten koleś bardzo lubił czerwoną kapustę. Dobra, posmażyła nam się cebula. I to by też trzeba było czymś przyprawić. Czarny pieprz. Papryka wędzona. Papryka słodka. Sól. Trzeba wszystko wymieszać. I co, wyszło coś takiego z tego. Nie wygląda to zbyt jakoś apetycznie, ale klopsy z tego się formują. To są potężne ultraklopsy. I w ten oto sposób mamy 6-7 ultraklopsów i pół ultraklopsa. Mądry kucharz wie, że tego nie można smażyć, bo to jak smażysz, to będzie na zewnątrz zrobione, a w środku nie. To trzeba dać najpierw do pieca. To nam akurat z pieca wyszło. Eksperyment bym uznał jako ciekawy. Będą się tak długo piec, że ja już zacznę część tego filmu montować, a one się jeszcze będą piec. Mamy jeszcze masło. Może damy na każdego plaster masło. Czy to dobry pomysł? No nie wiem, nie wydaje mi się. Okej, co z naszym mięsnym plackiem? Ja myślałem, żeby go... To dołóżmy sobie do niego trochę tego pesto, ale nie całe. Mamy zawinięty. Polał naszym sosem. Nie wiem, co ja robię, ale zawinam to w ten papier. Może coś z tego się urodzi samo. A jedyny sposób na uratowanie tego durnego rulona to będzie zawinięcie go w naleśnik. Podanie jako... Jak szybko zrobić naleśnik? Kranka mąki. Jeszcze trochę mąki. Kranka mleka. Kranka wody. 4 jajka. Trochę oleju. To wszystko należy potraktować mikserem. Sól. I mamy naleśnik. O. Mam te naleśniki. Stawię sobie tak. Chyba jeszcze tak. I tu damy ten nasz rulon. Wyszło mi coś takiego. To wygląda spoko. Ja bym to proporcjował na takie... To jest moje danie. Super... Dobra, pieprzone klopsy w piekarniku od jakichś nie wiem ilu godzin. 4. Klops. Przysłowie na dziś to mieć siłę na zamiary. Ja miałem bardzo duże zamiary i bardzo małe siły. Znaczy da się to zjeść. Może ten klops nie jest zły, ale czy jest lepszy od normalnego klopsa z jednego mięsa? Nie jest. Czy jest chociaż tak samo dobry? Nie jest. Człowiek każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie, i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy
mieć świadomość celu, czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija. I wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna. Albo to zamrożę i przygotuję się na lockdown.